Witajcie. Przygotowałem ostatnie zadanie, do którego zapraszam nie tylko maturzystów, ale też wszystkie osoby, które chcą podszkolić swoje umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego. Zapraszam. Zacznijmy od wprowadzenia w e treść naszego zadania. Jest to zadanie piąte z matury z roku 2017 roku, i to zadanie ma taki podtytuł Fanka. Gosia mieszka w Kucykowie i jest fanką lokalnej kobiecej drużyny piłki nożnej Galop Kucykowo. Gosia zbiera informacje o wszystkich wynikach oficjalnych meczów tej drużyny. Informacje te zapisuje w plikach drużyny TXT, sędziowie TXT i wyniki TXT. To ciekawa fanka w ogóle nie. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakiem tabulacji. Przypominam, iż aby sobie takie pliki importować, ja to już zrobiłem wcześniej. Nasze pliki znajdują się tu w przygotowanych tabelkach. Ale żeby coś takiego zrobić, to we wstążce dane musimy sobie skorzystać z takiej opcji z pliku tekstowego, czyli z pliku y, takiego dokładnie, jaki mamy tutaj dostarczony wraz z, z zadaniem. Zadanie z matury wraz z dokumentami, ze wszystkimi materiałami, możecie sobie wyszukać na stronach internetowych pod hasłem arkusze y, informatyka rozszerzona, Matura 2.17. Na pewno znajdziecie y, nie w jednej kopii. Przyjrzyjmy się więc tym pobranym wcześniej danym. Drużyny. Trzy kolumny. Faktycznie nazwa jest w pierwszym wierszu. Dlatego przy tym imporcie należy zwrócić na to uwagę. Mamy więc tutaj. ID drużyny, niepowtarzalne, nazwę i miasto, z którego pochodzi. Mamy też listę dostępnych sędziów, którzy tam te wszystkie mecze obsługują, numer licencji sędziego, imię, nazwisko. Tu są kolumny, które już dodałem, bo będziemy z nich korzystać w rozwiązaniu zadania. Na zielono są te właściwe i wyniki. Podobnie tutaj jest w tej pierwszej części tylko to, co jest zaimportowane. Pozostałe kolumny stworzyłem już sobie na potrzeby jakichś tam zadań. Zatem po imporcie tych trzech. Tabelek możemy przejść do treści. I w podpunkcie pierwszym mamy: Podaj ile towarzyskich, ile ligowych oraz ile pucharowych meczów rozegrała drużyna galop kucykowo z drużynami ze swego miasta. No to przejdźmy do rozwiązania. Może najpierw tylko wyjaśnijmy sobie, cóż tu takiego dodałem do tej tabeli, ponieważ taką kluczową tabelą dla większości tych zadań będzie ta tabela z wynikami, ale korzystając ze znanej Wam już i omawianej w tym kursie m, takiej formuły, wyszukaj pionowo, podoklejałem i teraz tak, na podstawie numerów licencji, podoklejałem imię i nazwisko sędziego. Być może się przyda, być może nie, ale wszystko, co się tam dało, pobrałem sobie tutaj. Następnie mamy nazwę, to są nazwy drużyn i miasto pochodzenia na podstawie ID drużyny przeciwnej, czyli mamy tam kolumnę z tymi wynikami, z którąż to grała nasza galopowo kucyk, czy jakoś tak, kucyk galopowo czy kucykowo. Mamy więc tę naszą drużynę przeciwną, i tutaj również za pomocą wyszukaj pionowo, pobrałem z odpowiedniej tabeli nazwę i Miasto i dokleiłem do takiego wiersza z wynikami. Następnie też wyciąłem sobie rok tutaj z pola data meczu, z tej kolumny. Bilans, czyli różnice bramek zdobytych minus bramki stracone. Jeżeli bilans jest ujemny, to znaczy, że żeśmy tutaj przegrali. Jeżeli jest 0, to remis, a jeżeli dodatni, no to znaczy, że to było zwycięstwo. Na koniec też ustawiłem sobie właśnie na podstawie tego, czy mecz był wygrany, czy przegrany, czy może był remis, ustawiłem sobie taki prosty informator P, R i W. P to porażka, R to remis, W to jest wygrana. Te dane dodałem do tej tabeli. Ale to tak teraz je omawiam, ale one właśnie są sukcesywnie dodawane, ponieważ gdzieś tam do rozwiązania zadania takie rozszerzenie tych danych bardzo się przydaje. Zresztą w ogóle na takim maturalnym poziomie, ale i w każdym jakimś takim zadaniu, które przed nami stanie, bardzo często chodzi o to, żeby w jakiś sposób przygotować istniejące dane, obrobić, znaleźć jakąś relację między kolumnami z danymi, no na przykład taką, że tutaj bramki zdobyte i bramki stracone mogą tworzyć informacje. Potrójną. Czy to było porażka, czy to był remis, czy to było zwycięstwo. Zatem tu mamy przygotowaną tabelę, i teraz z takiej tabelki, z, tak, z tymi dodanymi kolumnami, stworzyłem sobie tabelę przestawną. Dokładnie z całej tej tabelki mamy tutaj, w tej tabeli przestawnej, wszystkie dostępne. Te kolumny, które są w tej tabeli wyniki. I to właśnie ta tabela przestawna posłuży nam w zasadzie do rozwiązania wszystkich tutaj zadań. No ale wróćmy do zadania pierwszego, czyli jeszcze raz przypomnę: mamy sobie pokazać liczbę towarzyskich, ligowych i pucharowych meczów, które nasza drużyna rozegrała, ale z drużynami ze swojego własnego miasta. Zatem kluczem do rozwiązania tego zadania jest. Ustawienie pola miasto, na przykład tutaj w dziale filtry w tej części, czyli miasto przesuwamy na filtry, następnie w naszej tabeli przestawnej pojawi się nad tabelą, właśnie dostęp do tego pola miasto, gdzie będziemy mogli sobie wybrać jakąś drużynę, ponieważ wiemy, że nasza drużyna pochodzi z kucykowa, zaznaczamy tutaj tylko kucykowo. I OK. W tym momencie wiemy, że wszystkie te dane będą przefiltrowane, przefiltrowane tylko i wyłącznie do takich drużyn przeciwnych, które pochodzą z Kucykowa. Mamy to, te informacje podaną o dokładnie w tym miejscu. Tutaj są drużyny przeciwne, srebrne gazele itd., itd. a tu mamy miasto ich pochodzenia. Zatem o chociażby waleczne gazele są również z Kucykowa. No to i z nimi będziemy mieli do czynienia w tym zadaniu. No, ale to nie wszystko. Musimy jeszcze przeanalizować te rodzaje tych wszystkich meczy, czyli czy to był jakiś tam ligowy, towarzyski i tak dalej. No, więc mamy tu jeszcze rodzaj meczu w tych wszystkich naszych tabelach i umieszczamy go w dziale wiersze. Tak po prostu. Będzie tutaj ligowy, tutaj jest pucharowy, tak i towarzyski. No i jeszcze sobie do tego dorzucamy chociażby datę meczu do kolumny wartości. I tę datę meczu traktujemy tutaj w ustawieniach jako liczbę, to znaczy, wszystkie te agregowane ściskane wiersze będą liczone. Zatem nieważne, co ja tu sobie policzę, czy policzę wiersze na podstawie kolumny data meczu, czy wziąłbym tu cokolwiek innego, liczby będą takie same, ponieważ to nie jest żadna średnia z wartości, tylko zliczanie, ile tego było. No i mamy wyniki. 113 ligowych, 25 pucharowych i 6 towarzyskich, i to jest dokładnie odpowiedź, którą oczekiwano na maturze pod punkcie B tego samego zadania czytamy w którym roku drużyna Galop Kucykowo rozegrała najwięcej meczów z drużynami ze swego miasta łącznie wszystkie rodzaje meczów podaj rok i liczbę tych meczów zatem mamy taką sytuację w której zostaje nam identyczny filtr zatem filtr sobie zostawiamy miasto i tutaj zostawiamy też Kucykowo, ale interesuje nas rok, zatem tym razem, tym razem ten rodzaj meczu wyrzucimy, ponieważ interesuje nas wszystko zbiorczo. Nie chcemy tutaj podziałów, bierzemy tu tylko rok. I po wstawieniu tu roku możemy też zostawić liczbę, ponieważ dalej chodzi tylko o ilość o rozegranych meczów. No i tutaj mamy kolejne lata. Ponieważ nie jest tego dużo, to nawet rzutokiem pozwala zauważyć, że 21 jest rozegranych w 2007 roku. Zatem 21 to jest największa liczba meczów rozegranych z drużynami z własnego miasteczka czy tam miejscowości. Zatem odpowiedź to 2007 rok i 21 meczów. No i co mamy dalej? Podaj listę zawierającą nazwy drużyn. No to już widzimy, dlaczego do naszych wyników warto było dorzucić nazwę drużyny po tej numeracji drużyny przeciwnej, z którymi drużyna Galop Kucykowo ma zerowy bilans bramkowy, czyli przez cały ten czas gry, jeśli bilans straconych i bramek zdobytych jest zerem, Czyli tyle samo zdobytych, co i tyle utraconych, no to w takim razie taką drużynę zaliczamy, że to jest ta, którą należy podać, i nazwy takich drużyn musimy wyłuskać tutaj i wyświetlić. No i znowu, skoro sobie wcześniej przygotowałem sprytnie tutaj, tak sprytnie, przygotowałem sobie tutaj właśnie bilansę jako różnicę bramek, no to już widzimy, że będę szukał wszystkich takich wartości, gdzie po zgrupowaniu w ramach konkretnej drużyny bilans, czyli suma tych wszystkich poszczególnych bilansów meczu, czyli ten bilans globalny będzie zerem. No i dokładnie to zrobimy. Zwróćcie uwagę. Nie rok nas teraz interesuje, ale nazwa drużyny przeciwnej weźmiemy więc sobie tutaj nazwę i już tu mamy różne kotki niekotki kotki i tak dalej tym razem nie chcemy się ograniczać do kucykowa więc usuniemy filtr z kucykowa no i teraz mamy patrzcie tutaj wszystko policzone ileż to meczy rozegraliśmy z czarnymi delfinami i tak dalej no ale nas nie interesuje sama liczba meczy co ten bilans zatem weźmiemy sobie bilans tu liczbę meczy wywalimy a tu mamy Suma z bilans. No i już widzimy, że tu mamy bilans bramkowy dla wszystkich drużyn. Oczywiście teraz przydałoby się jakoś to przefiltrować, bo trochę tego dużo. Jeśli ktoś jest uparty, to może sobie to tak wzrokiem przejrzeć. No ale to takie niewłaściwe rozwiązanie, takie analogowe. My chcemy sobie to jakoś zawęzić. Weźmy, weźmy więc tutaj filtr wartości i równa się. I wprowadźmy sobie, że suma z bilans równa się 0. OK. No i mamy. Nocne pumy, zwinne mewy. Swoją drogą, kto to wymyślił? No, ale dobra. Nocne pumy, zwinne mewy i dokładnie to jest oczekiwana przez twórców matury odpowiedź. Kolejne zadanko: 5-3. Podaj liczby meczów wyjazdowych wygranych, przegranych i zremisowanych przez naszą drużynę. No i ponownie, w tym momencie rozumiemy, dlaczego stworzyłem sobie tutaj taką kolumnę. PR, RPW i tak dalej. Czyli porażka, remis, wygrana. Te wartości są policzone na podstawie tej wartości obok, czyli jeżeli tutaj mamy ujemną wartość, to jest porażka. Jeżeli jednak nie, to sprawdzamy inną możliwość, czyli czy jest zerem. Jak jest zerem, to wpisujemy sobie r. W każdym innym wypadku, który pozostał, no to już tylko liczby dodatnie, no to to będzie wygrana. Przy czym sam bilans, przypominam, jest różnicą tutaj tychże. Bramek naszych zdobytych i straconych. No i mając takie dane, mając tutaj te kolumnę, no to spróbujmy rozwiązać nasze zadanie. Już nie powinno to być takie trudne. Wchodzimy na naszą tabelę przestawną, wyczyścimy ją, bo to tutaj wcześniejsze rzeczy nie są potrzebne, i możemy sobie od razu tutaj ten wynik dorzucić. Powiedzmy, że będzie to wiersze. Tu ponownie użyjemy sobie daty met. Ale jako licznik, zatem tutaj będziemy mieli te wartości, i teraz musimy tylko zawęzić się do meczów wyjazdowych. Zatem mamy tutaj rodzaj meczu, gdzie? O, to jest gdzie? Czy w domu, czy na wyjeździe? To jest ta kolumna. Dodajmy ją do filtrów, i tutaj ustawmy sobie, że to jest tylko W, czyli mecze, mecze wyjazdowe. No i już są wyniki. Momentalna odpowiedź. Mamy więc 452 mecze przegrane na wyjeździe, 170 remisów i 579 zwycięstw. No i o to tu chodzi. Jeszcze jedno zadanie. Ostatnie zadanie brzmi: Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku sędziowie czyli wszyscy możliwi nie sędziowało żadnego pucharowego meczu. Zatem, żeby wyeliminować Spośród wszystkich sędziów, tych, którzy nie sędziowali Pucharowego meczu naszej drużyny, muszę najpierw namierzyć tych, którzy sędziowali Pucharowe. No to to jest bardzo proste, bo wystarczy tylko, że. Popatrzmy, tutaj pousuwam te wcześniejsze, tak żebyście też widzieli, jak to powoli buduje. Bo może myślicie, że skądś to skopiowałem i że nie wiem, co klikam, to tak może lepiej pokażę. Zatem, tak, potrzebujemy numeru licencji sędziego. No to niech będzie. Następnie musimy się zawęzić do takich meczy, czyli to jest rodzaj meczu. Weźmy to do filtrów, gdzie rodzaj meczu to są tylko P pucharowe. No i tu otrzymamy pewną taką tabelkę sędziów. Tu nawet nic nie liczy, zobaczcie. Mamy tylko tabelkę z tymi sędziami przefiltrowanymi w taki sposób, aby to były na pewno mecze pucharowe, ponieważ wszystkie te wyniki w tabeli wyniki to są wyniki naszej drużyny. Zatem każdy z tych sędziów sędziował w pucharze. Naszą drużynę. No, cóż tutaj teraz zrobiłem? Skopiowałem sobie tę tabelkę, tak? Po prostu wszystko, co tutaj jest. Kopiuj, wklej. Wkleiłem ją sobie obok tabeli z sędziami. O, jest tutaj właśnie ta tabelka. To jest dokładnie ta sama tabela. No i teraz, na czym polega tu jakby problem? Otóż musimy w tej tabeli tutaj, głównej, wszystkich sędziów, wyszukać takich, którzy nie byli w tej tabeli, czyli w praktyce nie rozgrywali. Nie sędziowali pucharu naszej drużyny ani razu. Zatem Bayer będzie polegał tylko tak naprawdę na takim jednym prostym, na jednej prostej formule. W środku wykorzystałem: wyszukaj pionowo. Ponownie, co robię? Szukam numeru licencji w tej tabeli z wszystkimi sędziami w kolumnie 1, czyli w tej naszej skopiowanej tabeli sędziów, którzy brali udział w pucharach. Wiemy, że wyszukaj pionowo, jeżeli znajdzie tę wartość, no to może coś z tym zrobić. Ja tutaj sobie po prostu będę wyświetlał jeszcze raz tę licencję, czyli jeśli znajdę, to wyświetlę ten sam numer licencji, który właśnie szukałem. Ale może się zdarzyć sytuacja, w której ten poszukiwany numer z tej zielonej części tabelki nie będzie w tej kolumnie niebieskiej. Wtedy nasze wyszukaj pionowo zwróci taki rodzaj błędu, że no tam nie, nie ma danych. Zatem co wtedy zrobiłem? Otóż opakowałem naszą wyszukaj pionowo inną formułą, formułą jeżeli błąd i teraz ta funkcja jeżeli błąd działa tak sprytnie, że jeżeli ten wyszukaj pionowo zwróci prawdziwą licencję, to jeżeli błąd nie zareaguje, ale jeżeli te wyszukaj pionowo zwróci właśnie te informacje, że nic nie znalazł, czyli pewien rodzaj błędu, to wtedy w to miejsce wstawię sobie jedynkę. No i tak zrobiłem i zobaczcie, o ten sędzia jest znaleziony, ten jest, ale tutaj pani Aleksandra Andrzejewska numer licencji BD2668, no nie została znaleziona spośród w po, w tych wszystkich sędziach, którzy te puchary prowadzili, zatem nasza, jeżeli błąd stawiła tutaj jedynkę, na czym więc będzie polegało rozwiązanie? Na wykorzystaniu formuły licz warunki, w której z kolumny sędziowie z tej dodanej kolumny czy yy, policzyłem po prostu wszystkie jedynki. Wynik 22, i to jest dokładnie oczekiwany na maturze wynik. Ale na koniec jeszcze mała uwaga. Moja uwaga jest skierowana w zasadzie tylko do maturzystów, którzy się teraz właśnie przygotowują do zbliżającej się matury. Dlatego, niematurzyści, możecie sobie już iść. Spotkamy się w innych odcinkach, może na innym kursie. Miłej reszty dnia. A maturzyści, zwróćcie uwagę, w tym zadaniu jest to taka na końcu informacja. Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne oraz dane zawarte w plikach, które tu żeśmy przed chwilą maltretowali, i wykonaj poniższe zadania. Odpowiedzi tam umieść w pliku, bla, bla, Zobaczcie, nic tu nie ma o tym, jakie narzędzie musi być użyte. Zatem ja sobie wziąłem Excel, no bo jak widzicie, świetnie sobie z tymi zadaniami Excel radzi. I to naprawdę kilka ruchów w tabeli przestawnej, pak, pak wyniki tylko spisać. Natomiast kiedy przeczytalibyśmy dokument, który opisuje, jak weryfikować później poprawność rozwiązania tego zadania, to to zadanie oczekuje od nas, gdzieś tam sobie założono, tam na górze, że tu będzie użyte wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci itd., ale to jest. Zdający. Projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych. Stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych język SQL. Tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty. No, ja tego nie rozwiązałem, jak widzicie, chociażby w akcesie od Microsoftu, czy w jakiejkolwiek innej technice, która jest związana z bazami danych. Zrobiłem to w Excelu. Excel oczywiście jest na swój sposób bazą danych, ale nie jest to baza danych rozumiana, rozumiana jako pewien cały menedżer do zarządzania bazami danych, czyli na przykład no, nie ma tu języka SQL. No i teraz powiem szczerze: wyniki są dobre, użyliśmy narzędzi zgodnie z poleceniem. Nie mam bladego pojęcia, jak zostałoby to ocenione. Więc jeśli okaże się, że mielibyście mieć za coś takiego na przykład zero punktów, bo nie można tu było znaleźć takich rozwiązań, no to chyba trzeba było jakieś apelacje pisać. Trudno mi to jest w tym momencie ocenić, ponieważ nie zajmuję się weryfikowaniem, sprawdzaniem takich matur. Ale jeżeli ktoś chciałby tak ściśle według tej wytycznej tutaj postępować, to mimo, że wszystko rozwiązałem dobrze. No nie spełniłem tych jakby tutaj wymogów no bo tu nie projektowałem relacyjnej bazy danych ani nic z tych rzeczy to samo zadanie można zrobić oczywiście w chociażby akcesie i gdzieś tam w kursie z akcesa który też tutaj się zbliża dużymi krokami takim prostym podstawowym właśnie nastawionym na to jak można wykorzystać akces do tych zadań maturalnych bo głównie po to tutaj kręcę ten kursik te same zadanie właśnie zrobimy i wtedy te punkty tam będą wykorzystane no ale tutaj no, właśnie, jest ta niejasność i chciałem Waszą uwagę na to zwrócić. Jeżeli biegle posługujecie się akcesem, tak samo jak Excelem, to jeżeli zobaczycie, że zadanie jest takie może właśnie na akces no to może zastanówcie się, czy nie zrobić tego nie Excelem, ale z drugiej strony, no właśnie, zadanie tego nie określa. Ja bym to zrobił tym narzędziem, które dla mnie jest szybsze, wygodniejsze i łatwiej wpadam na rozwiązania. Zatem tutaj niczego nie sugeruję, no bo to jest jakby wasza decyzja, ale chciałem waszą uwagę na to zwrócić. Ważne jest to, żeby jednak wyniki były dobre. Myślę, że no jednak sprawdzający chyba tym się będą kierować. No, teoria teorią. Mam nadzieję, że zwycięża jednak praktyka. Zatem miłej reszty dnia życzę i już zapraszam na kolejne odcinki.